Hey guys, my name is Simek here. Nie no, tak na poważnie, witajcie, nazywam się Simek, ze mną jest X, nudna X. Nudna, proszę, nudna. Ale dobrze, że nie trzy razy X. Ale witamy was w odcinku z horroru The Mimic. I ogólnie krótki opis do tego, co będzie się działo. Ogólnie wracamy do swojej starej szkoły, znajdziemy na odnalezienie zaginionej grupy przyjaciół. Jednak napotykamy tajemniczą istotę, która czai się w naszej szkole. W końcu zapuszczamy się w nieznane głębiny tajemniczego świata, którym jest świat muminków. To jest... Muminki! Będzie Kaja Smrodek? O mój Boże, z chęcią ją zastrzelę. Nie. Nie, spokojnie, nie będzie. Nie no, odcinek ogólnie to jest odcinek for fun nagrywany, ze względu na to, że jest późna godzina, bo ja jesteśmy najarani i bez żadnych narkotyków, po prostu mało snu. No, Ja mało snu, ja jestem po 8 godzinie jazdy, dlatego jestem naćpana. No i ostrzeżenie ważne, gra zawiera migające światła, głośne dźwięki i jumpscary, także jeśli ktoś ma problemy sercowe albo nie lubi migających świateł, to nie polecamy. Znaczy, no, wiadomo od czego. I gra nie jest oparta na filmie, został wykonany przez przypadek pod tym samym... A! Bo ogólnie jest ta film o tym samym tytule i to nie jest ogólnie... I to jest przypadek akurat, że to jest ten sam tytuł. I najlepsze rezultaty są przy używaniu słuchawek, czyli dźwięki. I tagi tej gry to jest horror, opuszczony, zagubiony, tajemnica, straszny, terror, straszny, creepy... Jakbyś czytał opis z AliExpress. Ale wiesz, jakie są ciekawe... Szkoła, wiadomo, ale wiesz, jakie są dziwne? Ananasy, alergie, Japonia. Znaczy Japonia to rozumiem, ale alergie? Tak, mam alergię. To jesteśmy w klimacie japońskim. Powiedzieć, że azjatyckim, tak, może tak powiem, tak. Ale te się zdradzają. Tak, mam alergię na... To jest piękne. Po prostu to jest piękne. Ale przeczytaj sobie, co ta osoba mówi. Dobra. What's up? I never really finished the game, but I give it a 10/10. Okay. Hej, pal! Dobra. No to u mnie pal. Dobra, chodźmy. Ogólnie gra ma od 1 max do max 5 i ma 2 chaptery. A nie, zły chapter. Nie, to jest zły chapter. Let's get back. Dobra, poczekam na ciebie i nie zacznę. Nie zacznę, jak nie dojdziesz. Dobra. Czekam. Nie zacznę, jak nie dojdziesz. Brawa! Najbardziej suchy żart... Nie, najbardziej suchy żart, jaki w życiu usłyszałam, to były moje żarty. Oh, nice socks you got there. I powiem. Chapter 1. MacDick. Chapter 1. The Mimic. Przestań. Przestań. Okej, okay, F żeby włączyć latarkę i Shift żeby biegać, okej. Okay. Game contains oczywiście gra migające światła i jumpscare. Czy to jest firma Amazon? Nie wiem, ale są migające światła. To mi się nic nie pokazuje, widzę ciebie. A latarki nie masz włączone? O! Jak się włącza latarkę? Pod F? O tak. Boże! Ale walnęło. La Quinta Aztec. Dlaczego tu jest trawa, a tutaj trawy nie ma, co jest? Nie dopracowaliście gry. Tak nie wolno. Znaczy, obstawiam, że brakowało im środków na grę. I wiesz, takie zrobili, o, ale fajna grafika, później dalej idziesz, o. Nie no, zobaczymy, z czym się tą greje. The door is locked, I should look for another way inside the gym. Dobra, musimy znaleźć inną drogę. Musimy wejść jakoś tutaj, na 100% musimy jakoś tutaj wejść. A jeśli nie, to obejdziemy. I szkoła się nazywa La Quinta Aztecs. La Quinta. To jest szkoła? O kurwa, od kiedy szkoła ma takie zjebiste, takie wielkie napisy? Tylko amerykańskie i japońskie. Ej, po amerykańskim to bym się spodziewała, ale po japońskim przecież też... Czego to jest wielki głaz, tak z dupy? Nie wiem, ale chodź do mnie. To było jakieś chyba trzęsienie w ziemi, albo jesteśmy tym... Jak się nazywało to miejsce, gdzie wybuchła tego...
To wiesz, zawsze to może być moment, w którym jeszcze był moment przed albo po wybuchu bomby w Nagasaki albo na Hiroshimie. O, właśnie, Nagasaki lub Hiroshima, właśnie. Dobra, właśnie. Tędy nie, czyli musimy wejść tamtymi drzwiami. Powiem ci, że jak na razie mi się podoba wygląd tej gry, jak na razie. Jest okej, okay, latarka trochę tak, jak według mnie troszkę mało daje, jak na latarkę prawdziwą, ale jak na Roblox jest zawsze. Dobra, maybe I should use backdoor. Kuźwa, no żartujecie, że dalej jest backdoor, choć idziemy. Obejrzymy szkołę. Nie było mnie to od klasy trzeciej gimnazjum. Nie chcę wracać do mojej szkoły byłej. Więc prędzej by ją spalił. Prędzej, jakbym tylko podeszła, to byłam jak zapalniczka, benzyna. Okej, ten... Bye, bye. Też nie. A jak to? A nie, trzeba lewy przycisk myszy. Wow, przewróciłem się. Szkoda, że tego nie widziałem. Okej. Okay. Właśnie, ja... Szkoda, że tego nie nagrałam. Look at those feet! Look at those feet! Ej! Nie... Stopy małysza! Ej, dobra, mi się podoba już to światło, jak to fajnie świeci. Ej, to są stopy małysza. A czy pamiętasz, że tą grę mogli tworzyć Japończycy? No, plecak! Który nic nie daje. Światła widzę, że migają. Widzę, że są drzwi zamknięte. Ale są połowy footstep. Dobra, będę śledził. Gdzie ty jesteś? Jestem przy wejściu, jak wchodziliśmy. Zamknę drzwi. Bo jeszcze nam coś tutaj wejdzie. Locate the key, need the pool to open the gym entrance. Okej. Okay. Czemu tak się patrzysz w dół? Chodź. Chodź, wiesz co? Mieliśmy iść za stopami. Wiem, ale dlaczego tak otwarte? Ej, dlaczego łazienki są tak otwarte? Co jest do ch***a? No to są pisuary. No tak, ale tutaj damskie... Co to ma być? Co to ma być? Jak ja się mam załatwić na spokojnie? Wow. Wiesz, sika, bo... A wiesz, co ja ci powiem? Time to take a piss. Dobra, chodźmy za tymi... Przez chwilę myślałam, że klamki są... równo i chciałam się napierdolić. Ładna to ja, proszę cię. Dobra. I should probably follow the footsteps. I should probably follow the footsteps! I know. Będę mówił specjalnie. O! Ej, patrz, Nike'a! Plecaki! Co to jest? Gdzie ty jesteś? Nike'a! Gdzie ty jesteś? Nike'a znalazłam! Posłuchaj, Nike'a znalazłam! Ja też znalazłem. Chodź, patrz, Nike'a znalazłam. Widzę. Ja też znalazłem. Dobra, idziemy dalej. O, tu jest ładniejszy plecaczek! To jest taki Pokémon trochę. Kwieciany Pokémon. Lubię kwieciane Pokémony. Ja mam w ogóle chyba problem z internetem. Wait guys, I need to check it out. I need to check it out. Yes, of course, I have a problem with my internet connection because this is Ambit. Because it's suck. Jakie oddźwięki. No mi się już podoba to, jak to fajnie właśnie czuć ten blur tego, że po prostu nie widzisz wszystko dokładnie z bliska, z daleka. Ale widzisz te... Pitelne nazwy. Boże, co tak robi? Shopping. La Quinta, Aztec Empire. Okej, po prostu to jest... A nie, to zapomniałem, to jest po prostu... A nie, bo to prezentuje Amerykę, okej. A nie, że... Albo po prostu to jest Japonia, albo po prostu nie wiem. Czemu idziesz tak daleko? No ej, my mieliśmy iść do basenu. Bo chcę znaleźć schody! Tam są... Tak? Nie ma schodów na trybuny, co to... A ja zapomniałem, że możemy przecież na shifcie biegać. O, można, ale... Dobra, można. Ej, patrz, bo mam... Co masz? Mam rozpo... Co masz? Mam Nie ścina. Ej, co to staje? Mi ciebie odścina, a nie... Nie przez mój internet ci ścina, jak coś mówisz. O nie! Ja mam rozpunkę. Dobra, idź. Home of Aztecs and Champions. Seniors. Juniors. Wykładamy tutaj farmę rozpunkę. Kurna, przez ten internet wreszcie zwariuję. Wait guys, I need to check to change my internet. To jest akurat... Powodem jest akurat problemy, jakie są teraz narastają. Obwolnił. Dobra, już teraz jest lepiej? Tak.
Dobra, bo mnie przy ciebie... Chodź, idziemy zakładać farmę rozszponki. Będziemy śpać ludzi. Co ci mówiłaś wcześniej? To właśnie. No co, będziemy no przecież śpać. Trochę nie byliśmy w tej szkole. No będziemy... No, ale... Czekaj, to będą jest szkoły... Jest opuszczona! To będą szkoły pozdalnych. Takie zarośnięte. Tak! Jest opuszczona, więc możemy zrobić tutaj farmę rozpunki, będziemy śpać ludzi. Ja ci mówię, to jest biznes. A ja bym zrobił tutaj nockę, 24 godziny w opuszczonej szkole. Zajebiście, z krwawymi pośladami. O, basen. Ja chcę do basenu. Widzisz, że on ma obie nogi lewe? Ja nie mogę wejść do basenu. Ale czy ty widzisz, że on ma wszystkie nogi prawe? Zobacz. Nie mogę wyjść do basenu! Ale nie, już mnie to nie dziwi. Patrz na jego nogi, on wszystkie ma prawe. Masz zepsute nogi. Ktoś ma tu zepsute nogi. Ponton. Ej, ja chcę ponton. Czemu chcesz ponton? O, on był w kiblu w ogóle. A nie, to nie jest kibel. It smells in here. Dobra, tutaj śmierdzi. A, patrz, dlaczego jest pineapple. Dlaczego jest tag pineapple, patrz. Patrz tutaj. Z tą jedną rzecz jest tag pineapple. Jeszcze przez obrazek. Czemu tu ktoś narysował takie coś dziwnego? Dobra, widzę dwie rzeczy. To są chyba osoby tworzące gry. Widzę, że kogoś ulubioną postać w Valorancie, kogoś kota na haju, czyjś ananas na oceanie, ktoś ma bujną wyobraźnię i gang jakiś w fazmafobii. Znaczy w fazmafobii tej... Ale tu zapomniałeś, nie zobaczyłeś jednej rzeczy. Tu, o. Cherry Blossoms Bloom Upon the Arrival of the William. Blom. William! Blom, może Blow? Nie, no. Blom coś innego znaczy. Tylko oczywiście to jest... A nie, ty patrz! Jest u dołu kreska, która pokazuje staminę naszą, jak biegniesz. Taka zielona kreska. Kurde, jak ogarnąłem to jakieś 5 minut temu. Wiesz, jak on będzie nas gonił i będzie mieli mało staminy? Od jakiego czasu krzyż łączy się z japońskimi legendami? Czy ja czegoś nie wiem? No wiesz, może... Kiedyś szatan jest włączony z... Znaczy wiesz, u nich demony są głównie w ich tych, wiesz... Głównie są demony w ich wierzeniach, w japońskiej. No wiem, ale... Mam klucz? Krzyż, no tak... Mam klucz i musimy się teraz udać tam do wejścia do tego. Do wejścia na... halę sportową. Ja się już boję powoli, cykam tak trochę. Myślisz, do czego się nie odsypam? Aha, rozumiem. Ja pozwolę, że będę cały czas opowiadał to. Jeśli zostawicie łapkę w górę pod tym filmikiem, to ta koleżanka pojawi się w kolejnym odcinku, z kolejnego horrorika może. Nie żyję. Jeśli przeżyjemy po tym odcinku. Nie, biegnij! Jeśli przeżyjemy po tym odcinku, to chodź blisko, o tak. Dawaj, stoimy obok siebie, będziemy taki... No chodź! No to tak obok siebie, żeby się nie bała. Chodź, ale nie biegaj! Dobra. To nie wolno marnować staminy. O Boniu. Tam poszedł... Nie tu, tutaj. A, nie, dobra. A, bo te drzwi, okej, rozumiem. Okej. Uff, jesteśmy po drugiej stronie. O, patrz. Ale prześliczna. Drinks. Stupid piece of shit. Nie działa. Ale wiesz, że u mnie... Wiesz, że u mnie są w szkole automaty? U mnie też chyba? Tak, są u mnie w szkole automaty. Czekaj, bo jedna ważna rzecz. Jedna bardzo ważna rzecz. Przesuń się troszeczkę. Wiesz, co chcę zrobić? Tak, wiem, chcę, żeby... Nie, będzie pod miniaturkę, a ja robię dobre miniaturki, bo używam zazwyczaj Blendera i Photoshopa jednocześnie. I robię tak, że robię postać w Blenderze, co nie? Tworzę? Znaczy w Roblox Studio kreuję postacie, później dodaję w Blenderze, dodaję do danego miejsca,
w danej pozycji, później dodaję do... Czemu się tak na mnie patrzysz? Mamy problem. Beautiful, what moja... would a Sakura trip be doing here? Bo ja chyba wiem, pięknie, co to jest. But, ale bo co ja, drzewo... Bo ja chyba wiem, co to jest za legenda i jest problem. Czekaj, bo jedna ważna rzecz, czekaj, bo muszę przeczytać. Pięknie. Znaczy piękne, ale co robi drzewo Sakury tutaj? Mówisz, że co to jest za legenda? To jest, nie jestem za bardzo pewna, ale to jest chyba o lasce, która ma... bo chyba coś tam chyba straciła, czy tam mąż zdradził ją, coś takiego. Dużo jest, często w japońskich legendach jest tak, że żona zdradziła męża, lub tam męż zdradził żonę, lub coś tam, że jej mąż zmarł na wojnie, lub popełnił seppuku. I często właśnie dlatego kobiety są zazwyczaj pokazywane, bo to dlatego, że same popełniały dla siebie seppuku, lub zostały gnębione, lub z winy, że ktoś im zdradził, dlatego tak często jest, że są takie kobiety w legendach japońskich, i chińskich, i koreańskich. Japinko, jak się ty ja większość się takie słucham. Nie znam się na tym dobrze, uwierz mi, nie znam cię w ogóle. Po prostu lubię. I like this shit. Okej. Okay. Nie podoba mi się, że tu jest kibel. No ja idę pierwsze, bo ja oczywiście... Nie podoba mi się, że to jest kartka na podłodze. Chodź. No chodź. No chodź. Chociaż przynajmniej stój. Przynajmniej stój w tym rogu. Tutaj przynajmniej stój. No dobrze, stoję. She likes to mimic them, but be cautious, don't let yourself be deceived. Turn back now before it's too late. Lubi mimować ich. Be cautious. Czekaj, cautious, co to znaczy? Muszę zobaczyć. Zobaczę, co znaczy cautious, bo mi się to przyda. Tyły pilnuję. Bądź ostrożny, okej. Okay. Chociaż ja bardziej znam to pod znaczeniem careful. Don't let yourself be deceived. Deceived. Leon, okej, okay, czyli... Może nas jakby mimo, wiesz, że może wiesz o co chodzi, że małpować, o. Papugować, kurna. Papugowanie, co nie zajebiście, kurwa. Znaczy, potrafi ona papugować, mamy być ostrożni, nie możemy dać się jej oszukać. Aha, czyli jest to martwa. Nie, znaczy ona może mi się wydaje, że udawać naszych znajomych z klasy, z naszych przyjaciół. O to chodzi. I tak jestem martwa. Ona jest w tym kiblu, po lewo. I sam ja tam nie idę, to jest twój odcinek, nie mój. Kurna. Dobra. Nie ma jej. Ej, I must be hearing things, czyli słyszałem coś. Chyba coś słyszałem. I warned you. Jest tutaj notatka od Ceci, która mówi, ostrzegałem cię. We are fucked up, ci powiem. Tam są jeszcze jedne drzwi. To jeśli ona teraz właśnie ją wypędziliśmy stamtąd, to teraz ona będzie tutaj tak chodzić. Plecaki, widzę mnóstwo plecaków. Ja chcę taki plecak! Nie górci z p***a, ja chcę tam. Dobra. Mnóstwo plecaków jest. Jak to sobie... Dobra, które drzwi bierzesz? Które ty bierzesz? Chodź, no co ty? No wystraszyłam się, daj mi chwilę. Dobra, które drzwi bierzemy? Albo które ty bierzesz, które ja biorę? Okej. Okay. Albo ja pójdę... Chodź razem! Albo ja pójdę z tobą, okej. Okay. I should investigate this room for a key. Czyli powinniśmy sprawdzić ten pokój. Nie, nie wiesz, bo może coś... Widzisz ją za nami? Tak. Patrz, mam twój klucz, kobieto! Wiesz, jak ona wygląda?
Ej! Zabiła mnie. Gdzie jesteś? Niedaleko. Obok drzewa Sakury. I to jest nasz checkpoint, okej. Czemu my każdą grę musimy... Czemu my każdą grę musimy zamienić w coś śmiesznego? Ale wiesz, jak ona wygląda? Wiem, ona wygląda jak... Z Resident Evil Village Lady Dimitrescu. No trochę. Macie ją, proszę, simpy. Chcecie ją? Macie, proszę, stała tutaj po chwilę. Ej, bez przesady, ja też cię bardzo lubię. Dobra, jestem dla niej simpy, przyznał się, przepraszam. Zapomniałem, jakiej ty jesteś. Okej. Okay. I for... Okej. Okay. Ja usiądę. Prowadź lekcję zdalną. Drodzy Państwo, dzisiaj nauczymy się bardzo czegoś przydatnego, co nie powinno nas, was uczyć, ale nasza polska gospodarka jest chujowa, więc będę was uczyć o wdrożecie i to poważnych spraw, typu proszę seks, pani. A nie kurwa. Tak! Ale nikogo w klasie nie ma, poza tym my nie mamy już pieniędzy na nauczanie. A chujki to obchodzi, nauczy was czegoś. Czekaj, daj mi to przeczytać. Hey, if you are reading this, I don't know much... I don't know much longer. Okay. Hey, if you are reading this, I don't know much longer. I don't know much longer. Nie, jeśli to czytasz, nie wiem jak długo. You have left before. Odeszłeś before you came into contact with her. Be careful out there and whatever you do, don't go into the basement. The keys are in the room across this one. Please just throw it out. I couldn't do it myself. That key wasn't normal. It's cursed. If you choose to go in there, no promise you'll be making it back. Czyli, że jeśli to czytasz, nie wie jak długo tutaj będzie, jak na długo chyba my odeszliśmy. Before you contact me. Be careful. Dobra, na pewno mamy zakaz wchodzenia do piwnicy. Klucz do tego pokoju, czy ogólnie do tej piwnicy, jest w tamtym pokoju. I mamy i prosił o jego wyrzucenie, ponieważ on tego nie mógł zrobić. I klucz nie jest normalny, jest przeklęty. I jeśli wybierzemy tam pójść, to nie ma obietnicy, że wrócimy. Tech. No to będzie ostatni odcinek na YouTube. W ogóle zapomniałem, że ty w ogóle lubisz panienki. You like girls. I like girls, but not that stick. Not that stick. This is not girl, this is a ghost, this is a... ghost gear. Oh. This is a simp, dobra. Uch, Jeremio! A, okej, siła. Ja nie mogę wejść. Water. My jesteśmy w kanałach. Czekaj. Dobra. Chciałam tylko zacząć mieć wyłącza. Czy teraz mi wyłącza? Wyłącza mi. Dobra, super. A co, też nagrywasz? Rodzice. A. Dobra, idziemy. Witamy w kanałach, w japońskich kanałach. Jak widzicie, mamy tutaj ślady drewna, co oznaczało, że te tereny były wykorzystywane podczas II wojny światowej przez japońskich żołnierzy, którzy używali bagnetów, by z zaskoczenia dźgać swoich oponentów. Bardzo mamy prosty problem. Jaki? Słyszysz te dźwięki? Słyszę dźwięki. Coś chodzi? Nie, ale coś płacze. Tak, a ja widzę, że nasze drzwi zniknęły. Ja widzę, że ona się nas zbliża! Shift. Coś za nami jest? Nie, ale są drzwi. O kur... Proszę. Proszę nie zostawiaj mnie. Chodź szybko! Zamknij. Jesteśmy w Tokio. Jesteśmy w starej miejscowości Tokio, albo Kyoto, kto woli. Chociaż bardziej bym się prosiła po Kyoto, ale w sumie nawet nie wiem. Kyoto jest bardziej chyba starsze. O, patrz, jakie magazynki tutaj. O Boże, widzisz tego białego króliczka? To
jest Cinnamoron, a to jest Hello Kitty, a to jest My Melody, a tego już imienia nie pamiętam, to są bliźniaczki. Zapomniałem, że ty masz skarpetki takie. Bookstore, okej. Okay. Sklep z książkami, no na razie to ja nawet nie mam ochoty nawet iść gdziekolwiek po tym, co tutaj się dzieje. Halo, ktoś jest w domu? Hello? Arigato, kosaimasu... Nie, nawet nie wiem, co ja mówię. Wiem, że arigato to jest hello, cześć. Arigato to jest cześć, a ohayo to jest dzień dobry. Ohayo, kosaimasu, senpai. Okej, okay, tu jest jakaś restauracja. Do restauracji. Do restauracji nie pójdziemy, kolejny bookstore. Bambusy. Kiedyś chciałem mieć własnego bambusa i przez mam to na myśli, że zasadzić. Tylko w Polsce nie ma warunków na to, chociaż ej, bo... O dobra, już wzięła. Chociaż może nie się to zmieni. Bookstore. Ej, bez przesady, Zeron ma bambusa. Co? Zeron ma bambusa. Zeron? No. A to ja nie wiedziałem. A nie, miał... Kurna, pamiętam już, on robił kiedyś, jest odcinek. Bo oni mi się przypomina jeden horror Uroya, który też się dział w Japonii i to się działo też w takim coś ala budynku. To że... jest świątynia, znaczy zazwyczaj takie budynki są świątynią. Znaczy w świątyni, jest no. Jest przesrane. I to bardzo przesrane. Dlaczego? Bo zazwyczaj świątynie są na czci czegoś. O Boże Święty, ja pierdolę, czy to jest labirynt? Tak, to jest labirynt. Dobra. Znaczy ja to coś czuję, że damy radę zrobić, a nie, bo my... Albo w sumie? To ja ci przerzucę screena, okej? Okay? To ci się przyda. Czy to jest tak, to jest... My chyba jesteśmy tu, więc my musimy iść tu. W lewo, w lewo, w lewo, cały czas w lewo, odbić w lewo i jesteśmy na mki. Dobra, lecimy. A że już teraz? Dobra. Jakby co, ja mam screena, to ci prześlę po prostu. Jeśli ona będzie nas tu gonić, to się wkurza. Może nie. Tam jest, ona tam była. Ja, biegnę. Nie wyszłam! Zgubiłem się już na starcu. Ona śpiewa. Dobra, to będzie wiadomo, że ona gdzieś tutaj jest. Ona śpiewa. Ale będziemy parę razy ginąć, coś czuję. No i się zgubiłem, super. To ja jestem przy wejściu cały czas i pójdę. Ja, serio? No przepraszam! Wstraszyłam się. Ja tutaj chodzę i się boję, a ty... Dzięki. No boję się tam iść, kurwa mać. I stresset. Okej, klucz mam. Zaczęliście więcej do razu do nosa. I jest na martwym ciele. I teraz muszę tak wyjść, żeby mi się nic nie stało. Tak, słyszę, jak ona śpiewa po... O kurwa! Zostaw mnie! Panie, ten jumpscare jest okropny. Nie umarłem! Poczekam na ciebie! Ale to jest okropne, jak ona się na ciebie rzuca na ciebie. Oj, mnie to śmieszne! Mapa. Masz klucz przy sobie, czy nie? Nie mam, bo zginąłem. Czyli jak... Czyli tak... lewo, góra, później przy takim czymś lewo, góra... Janka jest, później w lewo, dół, lewo, prawo. Powiem ci, że najgorszy problem będzie przy ucieczce, bo ona może nas wtedy tam zajść. W lewo tutaj, w lewo. Gdzie ty idziesz? Hej! Zapała mnie. O kuźwa, to ja może lepiej jeszcze poczekam na ciebie. Najwyżej jak nam się nie uda, to po prostu zrobimy taką pauzę i wrócimy do was, jak nam się uda. Bo to coś, że będzie... Dobra, tędy. Dobra, idziesz tędy. Po klucz, czy nie? Bo... No idę po klucz, tylko najgorzej jest tak, że... O, ja pomoc by mi się uda. To wróć do początku. Ja nie wrócę do... Ja to zrobię. Skoro nie chcesz mi pomóc, to ja tam to zrobię. Dobra, to ja pójdę do wyjścia, albo czekaj. Ale ja muszę wrócić z kluczem. Dobrze. Idę do ciebie. Spróbuję. Ona mnie dopadnie z pewno. Nie, ona słychać, jak ona śpiewa, kurwa, tu swoją pieśń. Dupę zepsać tą pieśń. Dupę. Tu słychać, jak ona, kurwa, tupie. Hej! Jestem na okrze kluczu. Startujesz.
Nie. Ona śpiewa. Kobieto, przestań śpiewać. Jest tutaj, kurwa, jest tutaj. Hej. Czekaj, mamo, poczekaj, czekaj. Jakby co, wezmę klucz. Jak będą miały dwie osoby klucz, to jest większa szansa, że jedną dopadnie, a druga ta będzie biegła. Mhm. Da, słuchajmy. Ona jest daleko. Słuchaj. Dobra, jest ona tutaj. Jest chyba daleko. Jest blisko. Tak, ona tu idzie. Czekaj. Masz zapalone światło, czy nie? Mam wyłączone, bo mam boję się, że ona będzie nas widzieć w ten sposób. No, ja też właśnie. Słuchaj po dźwiękach, czy ona chodzi. Ona chyba śpiewa dopiero jak się ruszamy. A nie, ona jest daleko, okej. Okay. Idziemy powoli. I tylko się... Jest, idzie grub... Jak się miał nazwać grubą szmatą? Jest. Odeszła kuźwa. Popatrzyła na mnie i odeszła. No przepraszam, nie chciałem cię... Albo nie, dobra. Chciałem cię przezwać. Poszłaś już, czy nie? Poszła. Ona zobaczyła mnie i poszła. Nie no, super po prostu. Czekaj, zrzuty ekranu. Mam obrazy. To ja ci prześlę obraz, okej? Okay? To będziemy wiedzieli mapę mniej więcej, jak to z mapą wygląda. Nie tutaj, kurna. Nie tutaj! Chciałem wysłać nudnej. Spokojnie, ja mam swoje też. Tylko daj mi chwilę. Dobra, więc jak byśmy mogli najszybciej dojść, żeby się z tą kobietą, kurna, nie spotkać, więc tak. Wejść na górę, pójść tędy, przez drugie wejście, wejść, dobra. Ale musielibyśmy się co chwilę zatrzymywać, żeby dowiedzieć się, czy idziemy dobrze. Wiesz, co robię, speedrun? Mówisz? Jak ci się uda, to powiedz. Dobra. Na sam koniec. Dobra. Ja za tobą biegnę. Dawaj, lecisz na ta... Szybko. Zamknąłem jej drzwi. O, druga część chaptera pierwszego, ja pinkole. Ile ma odcinek? Dobra, to będzie pierwszy odcinek pierwszego chaptera Deminik. Mam nadzieję, że wam się widzowie podobał. Pierwszy odcinek pierwszego chaptera Deminik. Jeśli będziecie chcieli kolejny odcinek, dajcie znać, albo po prostu wrzucimy po tym odcinku kolejny i znowu to będzie taka codzienna seria. Co ty na to? Daj mi to iść do siebie, bo zrobiłam speedruna i to nieświadomie. Dobra. Kurwa, jebać, robię speedruna. Dobra, widzowie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Do zobaczenia, trzymajcie się.